kochani, takie próbne nagranie. Nie dla wszystkich, ale może dla niektórych będzie. Bardzo dużo osób zwraca się do mnie z zapytaniem, w jaki sposób mogą sobie ułatwić osiągnięcie celu. Mają jakiś cel, taki bardzo wysoki cel, taki bardzo, bardzo fajny cel by się wydawał, zarobić kupę szmalu lub zebrać kupę złota lub zrobić kupę dobrej roboty. Po prostu zazwyczaj tym celem jest jakaś kupa, kupa czegoś, jakaś duża kupa, no. I teraz zwracają się do mnie, jak oni by chcieli się ułatwić, oni by sobie chcieli ułatwić dojście do tej kupy, no. I teraz co oni mogą zrobić, żebym im poradził, jak tą kupę jak najszybciej zdobyć. Bo oni mają taki pomysł, że motywacja bardzo pomaga dostać się do kupy. No, o, i tak. Ponieważ ten temat powtarza się wielokrotnie, to chciałbym powiedzieć niektórym z was, którzy bardzo chcą się tak dobrać do tej kupy, że to motywacja to jest coś, co utrudnia. Przede wszystkim to, co ułatwia osiągnięcie celu, to jest rozum, to jest zdolność logicznego myślenia. To, co pomaga jeszcze, to jest chęć, żeby ten cel osiągnąć. A to, co tak najbardziej pomaga, to jest zapał. Jeżeli ja się do czegoś biorę z zapałem, nawet jeżeli to jest słomiany zapał, to bardzo pomaga. Ten słomiany zapał pomaga zabrać się za coś, za co człowiek nie może się zabrać od dłuższego czasu. Słomiany zapał to jest ten krótko trwający zapał. Natomiast można go podsycić. Podsycić go można chęcią. Zapał do osiągnięcia celu można podsycić chęcią. I jeżeli celem jest na przykład poderwanie dziewczyny, to motywacja jest czymś niezwykle sensownym. Natomiast chęć i zapał przy użyciu rozumu i rozsądku może spowodować, że pobije konkurentów na głowę i stanie się interesujący dla tej dziewczyny, jak podejdę do niej z zapałem. Jeżeli tu nie chodzi o dziewczynę, tylko chodzi o biznes, to tym bardziej zapał i sygnał potwierdzający.